Okej. Niech będzie, że ubogie złoże tu zostaną. Tutaj pewnie ten trident jest, co? A, po polsku zrobili teraz nagle trójząb. Trójząb, świat zdominowany przez ludzi, w ponad 90% pokryty przez słoną wodę, tętni niezwykle bujnym życiem. Oceany są pełne rozmaitych stworzeń, od drobnych skorupiaków po olbrzymie kręgowce i większe nawet od ziemskich wielorybów i ichtiozaurów. O, czyli ogromne krewetki. Stały ląd jest ograniczony do niewielkich archipelagów, a o cenne nieruchomości toczy się nieprzerwana walka. No to musi być kolejna fajna planeta, której nie zwiedzimy niestety. Dzięki podwodnym pracom wydobywczym odkryto na dnie oceanu cenne minerały, m.in. iryt, uran i pierwiastek zero w formie pyłu. Na Trójzębie panuje bezprawie. Działa tu cały wachlarz nieetycznych korporacji, które praktycznie rabują zasoby planety, a w ich cieniu roi się od drobniejszych złoczyńców, przestępców, najemników i handlarzy niewolników. Ostrzeżenie podróżnych. Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe całkowicie wstrzymano ruch na powierzchnię. Kontrola lotów Trójzębu przewiduje, że sytuacja ta potrwa aż do końca pory huraganów. Rok założenia kolonii 2144, populacja prawie 7 milionów, stolica Nowe Kusto. Czy coś takiego. Ale złoża mamy bardzo bogate, więc huragany nam nie przeszkodzą. Nawet w sumie, nie wiem, chciałem powiedzieć, że widać, ale one bardziej takie okrągłe są, a tutaj jakieś chmury widać. No ale fajna planeta, cała prawie że wodą pokryta. Całe życie w wodzie się rozgrywa. O. Probe launched. Probe away. I dalej, co tu mamy? Launching probe. Iryt. Probe away. No, dobra. Probe away. Niedługo będziemy mieli troszkę przerwy od skanowania planet, bo często jak na główne misje jedziemy, to nie zwiedzamy takich planet. Launching probe. Tylko jakieś takie większe miejsca, powiedzmy, jak Omega na przykład. Probe launched. Chociaż na pewno jeszcze sporo się ich trafi. Ubogie złoża. No dobra, niech sobie zostaną ubogie złoża tutaj. Co tutaj mamy? Makaira. Albo Makira. Do wyboru. To niewielka, skalista planeta. Tylko wysokie albedo oraz obecność śladowej atmosfery sprawiają, że nie jest tu jeszcze goręcej niż obecnie. Skorupa planety zawiera duże ilości tlenku sodu, który nadaje jej białawy odcień. Okej, okay, i znowu bardzo bogate złoża. No to coś czuję, że sąd nam nie wystarczy tym razem. Probe launched. Tylko muszę pamiętać, żeby jedną osobę przynajmniej zostawić na tą drugą planetę, co tu jest. Bo tam trzeba będzie anomalię zbadać sondą. Dobra, iryd. Może porobimy jeszcze badania jakieś po tej misji, żeby nie mieć tak zapchanych tych tutaj zasobników na surowce. No coś tam na pewno możemy jeszcze zrobić. Iryd. Platyna. Launching probe. I co? Platyna. Launching probe. No z całą pewnością nam nie starczy tutaj tych sond.
Ale nie szkodzi. Było tu coś, dobra, jest. Probe away. I jeszcze jakieś ubogie złoża. A dobra, niech sobie zostaną. 5 sądów zostało. Na ten księżyc tej planety, zdaje się. Tutaj Kopis. Anomaly detected. Największy księżyc Makairy, Kopis, to martwa skała o skrajnie rzadkiej atmosferze. Jego skorupa opiera się głównie na krzemiące, brak też jakichkolwiek śladów wody. Podobnie jak jego planeta matka, Kopis posiada wysokie albedo, dzięki czemu nie zamienił się w totalne piekło. Gdy zasłania go Makaira, temperatura na powierzchni księżyca jest niemal znośna. Słabe ciążenie można zrównoważyć polem efektu masy generowanym przez pojazd lub skafander osobisty, co umożliwia dość wygodną eksplorację. Okej, no też są bardzo bogate złoża, ale niestety ich tutaj nie wydobędziemy wszystkich. Tak, na powierzchni planety wykryto proteańskie artefakty. Miejsce ich położenia otacza silna bariera energetyczna. Skanery wykazały stłumione sygnatury mechaniczne wskazujące na obecność ukrytych systemów obrony. No ale mamy jeszcze 4 sądy, to sobie nie wykorzystamy, żeby coś tu zdobyć. No i ryb. Tak, teoretycznie moglibyśmy tutaj pozbierać, pojechać po sądy i wrócić, ale surowców jest i tak wystarczająco, więc to nie miałoby sensu. O, i tak się zmieniło na średnie złoże, więc nie ma tragedii. Dobra, lądujemy. Tak, miej oczy szeroko otwarte. No i ponownie możemy ten sam zespół wziąć. I po raz ostatni używamy młota. Prawie ostatni. No, tutaj jest całkiem fajnie. Taka ciemna planeta. Kinetic barrier strength beyond conventional weapon capability. Recommend disabling power sources. Tak, tutaj mamy taką barierę, którą musimy wyłączyć. Niebo całkiem ładne też jest. No i tutaj największym problemem będą te sądy, co tutaj wyskakiwać będą spod ziemi. Nie wiem, jakieś te systemy zabezpieczeń czy coś. O, one tutaj cały czas będą wyskakiwać. Chociaż, nie wiem, one atakują w ogóle? Bo te gety na przykład wcześniej nie atakowały nas. Kinetic barrier strength reduced. Właśnie, musimy poniszczyć takie rzeczy. No ale... O, pierwiastek zero tu jest. No dobra. Może tędy pojedziemy. Jakoś... O, atakujesz czy nie? O, atakujesz! No dobra. Już wątpiłem, że one nie atakują zupełnie. No ale to dobrze. To byłoby za prosto. No ogólnie można je też tak omijać. Bo... Kinetic barrier strength reduced. Nie jest to takie trudne. O, tutaj jeszcze jest jakiś pierwiastek zero chyba. Sobie zbierzemy. No i ogólnie do tych wszystkich generatorów nas prowadzą te kable takie świecące niebieskie. No, i muzyka oczywiście podniosła bardzo. Dobra. Nie staniecie mi na drodze. Dobra. Kolejne zniszczone. I chyba jeszcze jedno zostało. Tak.
Nie wiem, czy można jednocześnie skanować i strzelać, więc nie ryzykowałem. No. Okej. Okay. Dobra, już pomijemy je. Kinetic barrier strength reduced. I tak nic nie mamy zniszczenia. Kinetic barrier deactivated. Path is clear. Tak jest. I sondy chyba też się schowały wszystkie. No, mamy jakieś wykopaliska. No i wysiadamy z młota. Tak, teraz będziemy chodzić pieszo. No more contacts. Tak jakby można było chodzić nie pieszo. Okej. Okay. Mamy datapad. To niesamowite miejsce, ale okazało się, że czas działa przeciwko nam. Chociaż zatrudniliśmy do ochrony wykopalisk błękitne słońca, z postawieniem tarczy zdążyliśmy w ostatniej chwili przed przybyciem getów. No to ciekawe, nie spotkaliśmy żadnych błękitnych słońc. Jakim cudem są w stanie przewidzieć każdy nasz ruch? Czytają w moich myślach? Muszę się dowiedzieć, jak to robią. Zapytam doktora Oloja, czy może mi jakoś pomóc. Pierwiastek zero to jakiś jest. Okej. Tak, w ogóle to są te żuczki, takie śmieszne też biegają. Tam w Mass Effect 1 kiedyś też je spotkaliśmy, ale takie większe o wiele były. No, tutaj w ogóle jakiś taki dziwny dźwięk słychać. Schodzimy gdzieś na dół, jak to jakiejś świątyni normalnie. Ziemnej. Dziennik. Dr. Aloy must have been indoctrinated by the Reapers. I found him sending our data to a Geth ship. I won't be responsible for another Geth attack. Another Eden Prime. I've silenced Aloy. Forever. No proszę, no to coś tutaj faktycznie związanego ze żniwierzami odkryli, jak tutaj indoktrynacja się zadziała. I faktycznie są błękitne słońce. Zwłoki. O, kredyt. Tym razem trochę więcej. Fajnie. Tutaj mieli jakieś swoje te wykopaliska. O, terminal badawczy. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które można tutaj zdobyć w tym projekcie Hephaistos. This is valuable. Tak, dane badawcze, siła rażenia mocy biotycznych. To się akurat nam przyda, bo jesteśmy biotykami. It's too late for me. They're still in my head, stealing my thoughts. I can't keep them out. I've got no choice but to destroy this relic. And myself. No, czyli najpierw wszystkich pozabiła, a potem siebie. To chyba on był zindoktrynowany. Też. No i tutaj mamy konsolę komputera. Do zhakowania. O, tutaj. A, szybciutkie było. No i znowu spotykamy taką kulkę. I niestety ponownie nie będzie nam dane dowiedzieć się w tym momencie, co to takiego jest w ogóle. Mamy datapad jeszcze. Case nigdy by nie zrozumiał mojej ugody ze zbieraczami. O nie. Ma obsesję na punkcie protean. Jest gotów poświęcić wszystko, byle poznać ich tajemnice. O mało nie zginąłem, ale zrobiłem to dla ciebie, Helen. Żeby wiedzieć, że jesteś bezpieczna, żebyś mogła nadal pracować w kolonii. Ci przeklęci zbieracze zgodzili się oszczędzić twoją kolonię w zamian za proteańskie znalezisko. O, ciekawe. Czy mówili szczerze? Mam tylko nadzieję, że nadal pozostałaś tak niewinna jak kiedyś. Zrobiłem to dla ciebie, dr Robert Aloy. Tak, jak ostatnio spotkaliśmy taką wielką kulkę, to ona też się tak unosiła nad ziemią. Mieliśmy wtedy też jakąś wizję, zdaje się.
najlepiej ją dotknąć. Nie wiadomo, co to jest. Zaraz wybuchnie chyba. Mi się skurczyła. Tak. Znaleziono stację badawczą doktora Kajsa. Pozyskano proteański artefakt. Zdobyte doświadczenie. Tak, siła rażenia mocy bytycznych się nam odblokowała w badaniach. A, kredyty 7,5 tysiąca, fajnie. Pierwiastek 0. Tak. No i troszkę możemy się jeszcze po tej Normandii popanuszyć. Mamy terminal osobisty tutaj. Jakieś wiadomości? Jest. Historyczne odkrycie. Projekt Hephaistos. Strumień energii wysłany nagle w chwili zdobywania przez ciebie artefaktu Protean zawierał zakodowane informacje. Nie byliśmy w stanie odszyfrować większości z nich, ale poznana część otwiera nowe ścieżki badań nad biotyką i przemianą energii. Nasi naukowcy będą studiować te materiały przez wiele lat. Dane ze skanerów wskazują, że obiekt jest w tej chwili nieaktywny i nie przedstawia zagrożenia. Zastanawiamy się jednak, czy dr Case nie poznałby jego tajemnic, gdyby miał więcej czasu. Będziemy kontynuować jego badania. To odkrycie ma przełomowe znaczenie dla ludzkości. Dobra robota, Shepard. No, dzięki. Faktycznie, to jest bardzo ciekawa... Commander, you've received a new message at your private terminal. Bardzo ciekawa sprawa, ale... Tajemnica tej kuli pozostanie tajemnicą przez jeszcze bardzo długi czas. Tak, tutaj możemy sobie coś rozwinąć. Na pewno możemy sobie rozwinąć stację medyczną. To od dr Chakwas dostaliśmy. Regeneracja naskórka. Zwiększa możliwość placówki medycznej na pokładzie Normandii poprzez dodanie zaawansowanego modułu regeneracji skóry. Wykorzystanie go pozwoli ci natychmiast pozbyć się blizn. Niezależnie od twoich działań nie będą się też pojawiać kolejne blizny. Tak, czyli nieważne, czy będziemy wredni, czy dobrzy, nie będziemy rozwijać na sobie żadnych blizn. No i tak nie będą się rozwijać, bo będziemy raczej dobrzy. Ale tak, mamy ulepszenie stacji medycznej. I wszystko, co jeszcze możemy, to zrobimy. Tutaj te siła rażenia mocy bytycznych 1/5. Hiperwzmacniacz. Standardowe oprogramowanie dołączane do wzmacniaczy biotycznych ma działać z różnymi rasami i układami nerwowymi. Wyłączenie zabezpieczeń tego oprogramowania umożliwia tworzenie o wiele potężniejszych pól efektu masy. Procedura ta wymaga ostrożności i dostrojenia do układu nerwowego danej osoby. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia układu nerwowego, ślepoty lub utraty czucia. No dobra, miejmy nadzieję, że to nam tego nie sprawi. Premia drużynowa. Tutaj na razie nic więcej się nie uda. Ale te wszystkie prototypy możemy porobić. Chyba, można stać na nie. Tak, nie są jakieś super drogie. Hity nowy pancerz zbieraczy. To z jakiegoś dodatku mamy. Cerberus skonstruował dla ciebie ten skafander na podstawie pozyskanej technologii zbieraczy. O, ciekawe skąd ją pozyskali, skoro jeszcze w sumie ze zbieraczami nie mieliśmy za dużo do czynienia. Mogło się później odblokować to. Hitynowy pancerz zbieraczy jest elastyczny i twardszy niż włókna balistyczne. Dzięki organicznej konstrukcji posiada zdolność regeneracji uszkodzeń, a podobna do mięśni tkanka wspomaga ruchy noszącego, dzięki czemu jest wygodny pomimo swojej wagi. Tak, ma tu jakieś premie, ale nie będziemy go nosić, bo jest brzydki. Co tutaj dalej mamy? Karabin szturmowy zbieraczy. O, karabinów szturmowych nie możemy używać. No szkoda. Broń zbieraczy działa na tej samej zasadzie co ludzki karabin szturmowy, z tą zasadniczą różnicą, że zawiera elementy organiczne. Źródłem zasilania najwyraźniej jest organ wewnętrzny o właściwościach biotycznych. O.
Jego amunicja przypomina płatki metalicznej emali, likwidujące tarcze przeciwnika z zabójczą skutecznością. System automatycznego celowania przypomina splot nerwowy i jest mało skuteczny ze względu na niekompatybilność z ludzką fizjologią. No spoko. Możemy to wszystko rozwijać, bo mamy dużo surowców. Pancerz Inferno. No, też nie będziemy go nosić. Głównie dlatego, że nie da się chyba z tych takich pełnych zestawów ściągać hełmu. Kiedyś się nie dało. Nie wiem, czy teraz się da. Pancerz Inferno, stworzony specjalnie dla agentów polowych Cerberusa, został wyposażony w WI wykrywającą oznaki stresu i obrażeń fizycznych. Pozwala to na ocenę stanu żołnierzy, ale jest pomocne w każdej sytuacji o podwyższonym ryzyku. Komputer pokładowy pancerza zarządza również wzmacniaczami biotycznymi i omnikluczem, a system hydraulicznego wspomagania ruchu niweluje dużą wagę tego stroju. Okej, bardzo tani jest w sumie. Pancerz szturmowy Cerberusa. No, ta sama sytuacja. Pancerz szturmowy Cerberusa stworzono z myślą o jednostkach szturmowych walczących z istotami lub oddziałami, które zdziesiątkowałyby normalnych żołnierzy. Wojskowi zażądali spełnienia trzech wymogów: tarcz i pancerza zdolnych wytrzymać długotrwały ostrzał potężniejszego wroga oraz pakietu wielokrotnego ładowania wydłużającego działanie ogniwa zasilającego broń ciężką. Jedynym minusem pancerza jest jego ciężar, z którego jednak noszący go żołnierze są dumni. Ukuli nawet powiedzenie: chuchro na wejściu, mocarz na wyjściu. A, zwiększa pojemność amunicji do broni ciężkiej. No to całkiem fajne. Dobra, niech tutaj się poaktualizuje wszystko. Pancerz Inferno. Też mamy. Strzelba M22 Patroszyciel. No, strzelb też nie używamy niestety. Strzelba Liberschaft 2180, określana mianem Patroszyciela, to ludzki projekt cywilny wyposażony w wyjątkową technologię generowania amunicji. Większość współczesnej broni palnej pobiera z bloku amunicyjnego odłamki czy kule. M22A wykrawa natomiast z niego ząbkowane metalowe kliny zdolne do lotu aerodynamicznego. Pozwala to drastycznie zwiększyć własności przeciwpancerne tych pocisków oraz w porównaniu z nabojami standardowych strzelb ich celność na długich dystansach. Projekt narusza wiele galaktycznych traktatów dotyczących uzbrojenia, w związku z czym M22A nie trafił do wojskowych arsenałów. No ale my jesteśmy Cerberusem, więc możemy sobie wszystko rozwijać. No i jeszcze mamy wyrzutnię rakiet ML-77. Szybkostrzelna wyrzutnia pocisków z pociskami naprowadzanymi, skuteczna przeciw pancerzom, tarczom i barierom biotycznym. O, czyli przeciw wszystkim. Wyrzutnie pocisków coraz częściej pojawiają się wśród gangów najemników z układów Terminusa, ale ich pochodzenie jest nieznane. Każdy pocisk ma system rozpoznawania przyjaciół i wrogów, który sprawia, że na pewno znajdzie wroga, choć niekoniecznie tego w celowniku. Bardzo dobrze sprawdzają się w warunkach miejskich, kiedy trzeba zlikwidować snajpera albo innych bezpiecznie ukrytych wrogów, więc często używają ich najemnicy błękitnych słońc. Są niemal niemożliwe do podrobienia ze względu na technologię zarządzania prawami produkcyjnymi, ZPP. No i ta akurat wyrzutnia też jest w leksykonie opisana. Leksykon, mamy chyba dwie rzeczy tutaj. O nie, to podstawowe są rzeczy. Ale tutaj mamy jeszcze jedno poboczne. Pojazdy specjalne Młot. Wóz bojowy piechoty M44 Młot to znakomity pojazd opancerzony, napędzany efektem masy. Zamiast kół, Młot posiada trzy silniki rakietowe na paliwo stałe, które pozwalają mu unosić się nad polem bitwy i poruszać z prędkością sięgającą 120 km na godzinę. Dzięki temu może tworzyć formacje z szybkimi jednostkami kawalerii pancernej, pokonywać zbiorniki wodne, a nawet przeskakiwać nad przeszkodami terenowymi.
Zdolności manewrowe są zagwarantowane dodatkowym systemem mikrodopalaczy. Nawet zniszczenie dwóch głównych silników nie jest w stanie unieruchomić pojazdu. Młot posiada większość cech międzyplanetarnych pojazdów bojowych. W pełni hermetyczne wnętrze, 360-stopniowe bariery kinetyczne i system naprowadzania pocisków, który zapewnia precyzję ostrzału nawet podczas gwałtownych manewrów. Elektroniczne systemy obronne obejmują wykrywacz laserowy, odbijacze dipolowe, aktywne maskowanie termiczne i radar terenowy, z łatwością wykrywający nawet ukrytą pod ziemią broń wroga. System nawigacyjny pojazdu wzorowany jest na wozach pancernych, więc kierowcy czołgów mogą prowadzić młoty bez dodatkowego szkolenia. W rezultacie schodzące z linii produkcyjnej młoty nie mają wysokościomierzy ani innych podobnych czujników. Najlepiej sprawdzają się na standardowej wysokości rejsowej 2 metry nad ziemią. Ok. No i tutaj chwila, wyłączę sobie ten dźwięk, żeby nie gadali za mnie. Wyrzutnia rakiet M77. M77 to oparta na istniejącej technologii szybkostrzelna wyrzutnia pocisków naprowadzanych. Każdy z nich ma system rozpoznawania przyjaciół i wrogów, który sprawia, że na pewno znajdzie wroga, nawet jeśli użytkownik nie wycelował zbyt precyzyjnie. Broń ta bardzo dobrze sprawdza się w warunkach miejskich. No, to chyba wszystko to samo, co było. Tak, to wszystko, znaczy prawie to samo. To pierwszy akapit był trochę inny. Ale dobra. No to spoko. Nie będziemy się powtarzać. No i w sumie... tak, tutaj to wszystko jest zrobione. I w sumie chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz. W tym całym pakiecie misji z Hephaistosem. Mianowicie, że ta kulka, którą znaleźliśmy, pojawia się w naszej kajucie. Aha, tutaj jest artefakt na stoliku, sobie położyliśmy jako ozdobę. I jak ją klikniemy, to tak pulsuje. O, ale nic więcej nie robi. Na szczęście. A też chyba nie pokazywałem, jak zbadaliśmy miejsce katastrofy Normandii i odnaleźliśmy ten nasz hełm. To on tutaj też jest teraz na biurku. Takie trofeum, powiedzmy. No dobra, zaraz będziemy mogli robić kolejne misje. Z tym się już uporaliśmy.